Kazanie na górze, czyli jak być uczniem Jezusa. Jezus podróżował nauczając o Królestwie Bożym. Szły za Nim tłumy. Choć ludzie ci jeszcze nie wiedzieli, że to właśnie On jest Królem, Jezus uczył ich, jak powinni żyć obywatele Bożego Królestwa. Ludzie czynią dobro, kiedy mają to dobro w sercu. Mówił, jeśli czynią zło, to ono też wypływa z ich serca. Bóg pragnie upodobnić wasze serca do Jego serca. Nie martwcie się o jedzenie czy ubranie. Niech Bóg będzie dla was najważniejszy. Bądźcie Mu posłuszni. Ufajcie Mu. On zadba o to, byście mieli wszystko, czego wam potrzeba. Jezus nauczył ich takiej modlitwy. Boże Ojcze, Twoje imię jest święte. Panuj na ziemi tak samo, jak panujesz w niebie. Zatroszcz się o nas dzisiaj. Pomóż nam słuchać Ciebie. Ty możesz wszystko. Potem opowiedział im historię. Pewien człowiek zbudował sobie dom na skalę. Dzięki temu, że był wybudowany na tak mocnym fundamencie, nie runął, kiedy nadeszła burza. Inny człowiek wybudował dom na miękkim i ruchomym piasku. Kiedy nadeszła burza, dom ten zawalił się z wielkim hukiem, bo jego fundament był bardzo słaby. Sprawy, o których wam mówię, są jak ta skała, powiedział Jezus. Jeśli wprowadzicie moje słowa w czyn, będziecie podobni do człowieka, który zbudował swój dom na skalę. Niech Jezus będzie naszą drogą i naszym życiem.